dokończenie tej serii spotkań. Rano o 11 godzinie mieliśmy okazję być na ulicy Dąbrowskiego i obserwować, jak radzi sobie Zagłębie Wałbrzych w meczu przeciwko rezerwom AKS-u Strzegom. Wcześniej również i Sudety. Takie próby strzału z dystansu, właśnie tak jak ten przed momentem. Warto, teraz próba strzału, dobra interwencja, że obiecali położyć je na ziemi, strzał zablokowany, no druga taka próba w kolejnym ataku i trzeba tutaj uważać, blisko, bardzo blisko bramki. Przyderyło, oni potrafią grać głową, Byra przed szesnastkę i tu proszę, jak efektownie, jak niewiele brakowało. Też mogą zaskakiwać, jeśli tylko oczywiście te próby są dobrze przygotowane. Teraz kolejna okazja dla Sudetów i to będzie gol, to jest bramka dla gości. Strzelili tutaj goście nawet bramkę w 21 minucie, tu szansa, świetnie Byra, brak strzału na bramkę, jeszcze jedna próba i teraz kolejne uderzenie, Byra tym razem broni, skuteczna interwencja golkipera gości. No i teraz jeszcze jedna próba uderzenia i 2-0. Krawczyk do środka. I teraz tutaj próba uderzenia, całkiem przyzwoita próba tego strzału, ale też i bardzo przytomna tu interwencja Byry. Chce już tutaj rozciągnąć grę. Próba dośrodkowania, Marcin Byra też na 5. metrze, tutaj bardzo odważnie, pusta bramka, jest szansa na gola kontaktowego i w końcu ta piłka wpada do siatki, 2-1. Kolejne zagranie w pole karne i jeszcze raz tutaj Byra z problemami, ten gada właśnie tak jak teraz, na 1-2 kontakty i za moment było blisko, wydawało się, że ta piłka wpadnie do bramki. W murze zawodników z Dziećmorowic, ci natychmiast wychodzą szybkim atakiem, próbują teraz tutaj uniknąć spalonego, ale proszę zobaczyć, jakże prostymi środkami znaleźli się już w polu karnym i zdobywają w tej kontrze trzeciego gola. Prostymi środkami zatrzymują swoich rywali i proszę zobaczyć, co tu się dzieje. Jak w tym polu karnym teraz skutecznie radzi sobie. Jednak nie ma specjalnie problemów, chociaż proszę zobaczyć, jakież nieporozumienie w obronie. Drugi taki błąd defensywy. A tu proszę zobaczyć, co się dzieje. Niedobra interwencja bramkarza, który wrzuca sobie piłkę do własnej bramki. Starają się, są naprawdę bardzo ambitni. Teraz tutaj kolejna, jeszcze jedna dogodna sytuacja. No, tym razem zmarnowana.